Ma 2 metry, zjechał pół świata i robi naprawdę ogromne wrażenie. Do Warszawy zawitał Titan, robot, który zainaugurował kampanię Można Inaczej, promującą internetowy show szukający młodych talentów na YouTubie. To już jest druga akcja. W zeszłym roku stwierdziliśmy, że chcemy znaleźć gwiazdy YouTube'a, czyli promować młodych ludzi, którzy mają jakąś tam pasję i ją przedstawiają w internecie. No i w tym roku, ponieważ w zeszłym roku się nam to udało i akcja się cieszyła dużym powodzeniem, powtarzamy to i będziemy znowu szukać ludzi, którzy są w internecie, chcą się wypromować, chcą pokazać wszystkim, jakie mają pasje, jak realizują się w życiu. Robot robi... No tyle czadu tutaj na Dworcu Centralnym, po prostu, że ludzie nie wiedzą nawet, jak się zachować. Przyjechałem do Warszawy szukać wiosny i nowych gwiazd internetu, powiedział w rozmowie Titan. Właściwa kampania ruszy z początkiem kwietnia i będzie przebiegać w 2 etapach. Spośród osób, które prześlą swoje zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej hopcola.pl, mentorzy zakwalifikują 48 uczestników. Jest dużo pomocy od Hopcoli, także każdy, kto ma jakiś pomysł, może się zgłosić właśnie do tej akcji. My będziemy mentorami, jeżeli trafi do naszej drużyny, także my pomożemy i być może, że ten ktoś osiągnie sukces. Myślę, że to jest ciekawa forma rozrywki. Myślę, że dla podróżnych, którzy tutaj czekają na pociągi, to jest coś innego. No na pewno inaczej, to znaczy, że nie sztampowo, czyli podejść jakoś do tematu inaczej niż wszyscy. A myślę, że młodzi ludzie potrafią. Wielki finał akcji Można Inaczej, wyławiającej wschodzące gwiazdy YouTube'a, odbędzie się podczas drugiej edycji Hop Likes Festival, festiwalu ludzi internetu w dniach 17-18 października.